Telewizja w Polsce. Jacek Karnowski i Aleksandra Rybińska, to jest Centrum Wydarzeń. A rozpoczynamy od takiego pojedynku twitterowego w mediach społecznościowych. Najpierw Donald Tusk, który skomentował wypowiedź Donalda Trumpa, kandydata Republikanów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. No, troszeczkę tutaj zmanipulował sens wypowiedzi Donalda Trumpa. Prezydent Trump dotrzymuje danego słowa, to cytat z prezydenta Dudy i tak dalej. Może to jest właściwy temat na radę gabinetową, panie prezydencie. Chodzi o wypowiedź Trumpa, który wzywa państwa NATO do solidnego finansowania wspólnego bezpieczeństwa. Odpowiedział prezydent Andrzej Duda. Też zobaczmy. Sojusz polsko-amerykański musi być silny, niezależnie od tego, kto aktualnie sprawuje władzę w Polsce i w USA. Zawsze tak działałem i będę działał w tym duchu, szanując wszystkich naszych partnerów. Obrażanie połowy amerykańskiej sceny politycznej nie służy ani naszym interesom gospodarczym, ani bezpieczeństwu Polski. Dzięki mądrej i dalekowzrocznej polityce ostatnich 8 lat my wydajemy na obronność 4% PKB. Dzięki temu Polska jest i będzie bezpieczna. A w studiu Jan Parys, minister obrony narodowej w rządzie Jana Olszewskiego, szef gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych w ostatnich kilku latach. Witamy serdecznie. Witam. Jak pan skomentuje to, co się dzieje? Trump znów wzywa NATO do wydatków, a tutaj wokół, prawda, rozgrywa się jakąś grę. Powinniśmy się cieszyć, że prezydent Trump, były prezydent i przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, domaga się od wszystkich państw członkowskich sojuszu solidarności i wypełniania podjętych zobowiązań, bo już parę lat temu wszystkie kraje NATO się zobowiązały do wydawania 2% na zbrojenia, na obronność, no a połowa państw członkowskich NATO tego nie spełnia, więc ten doping, to wezwanie jest moim zdaniem słuszne. Sojusz nie może być takim, gdzie tylko część państw wypełnia swoje zobowiązania, a korzystają wszyscy. No, trzeba być, jeżeli chcemy być bronieni, chcemy, żeby nas traktowano poważnie, to my musimy wnosić swój wkład. Akurat to wezwanie prezydenta Trumpa nie dotyczy Polski, bo Polska od dawna spełnia to kryterium. To dotyczy przede wszystkim strony niemieckiej, która no, jest największą potęgą gospodarczą Europy, a wyraźnie zaniedbuje swoje zobowiązania. No właśnie, przecież wielokrotnie mówiono i pisano, że Niemcy na gapy jadą w NATO od wielu, wielu lat i że teraz po tej wojnie na Ukrainie, przypomnijmy może, pan kanclerz Olaf Scholz wystąpił, powiedział, że teraz będą spełniali te 2%, ten wymóg 2% PKB. On to obiecuje, przysięga i co się okazało ponad 2 lata później? Nic że tego. Nie spełnił. Nie spełnił, a myślę, że powinniśmy się cieszyć z tego, że Amerykanie zaczynają sojusz traktować poważnie. Wszyscy ci, którzy krytykują prezydenta Trumpa, w Europie jest taka histeria antytrumpowa, powinni sobie zadać pytanie, czy w czasie pierwszej prezydentury Trumpa liczba żołnierzy amerykańskich w Europie rosła czy spadała? Czy nakłady za czasów Trumpa spadały czy rosły w Stanach Zjednoczonych? No i w końcu my w Polsce powinniśmy sobie zadać pytanie, czy w czasie kadencji Trumpa liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce wzrosła czy nie? Otóż no, jak odpowiemy na te pytania, to będziemy jasno wiedzieli, że prezydent Trump będzie solidnym sojusznikiem Europy, bo on domaga się od wszystkich poważnych wkładów, ale sam również wypełnia swoje zobowiązania. Czy dla polskiego, nazwijmy to, obozu niepodległościowego zwycięstwo Trumpa będzie jakąś szansą na no rozszczelnienie systemu, w którym właściwie wszyscy cieszą się z tego, że to Donald Tusk w Polsce objął funkcję premiera i to, co reprezentuje, te poglądy, te postawy, te powiązania, zobowiązania? To podejście, które zaprezentował Donald Tusk jako premier w swoim twicie, gdzie zaatakował Republikanów, na pewno to nie służy dobrym relacjom z przyszłym
prezydentem. To było lekkomyślne. Tu wyraźnie widać brak doświadczenia dyplomatycznego. My powinniśmy się starać, tak jak napisał prezydent Duda, o dobre stosunki z każdą partią w Stanach Zjednoczonych, bez względu na to, kto rządzi i kto będzie rządził. Ten sojusz powinien być ponadpartyjny. Także tego typu zachowania jak Donalda Tuska, no to jest lekkomyślność. Posłuchajmy tej wypowiedzi Donalda Trumpa, która stała się początkiem całej tej sekwencji wymiany zdań, a nawet można powiedzieć, no, ciosów. Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał mnie: no cóż, proszę pana, jeśli nie zapłacimy i zostaniemy zaatakowani przez Rosję, czy będzie pan nas chronił? Odpowiedziałem: nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich, znaczy Rosję, żeby zrobili z wami co chcą. Musisz zapłacić. No właśnie, miałam zapytać, bo tych wypowiedzi Trumpa było więcej, gdzie on mówił o tym, że w ciągu 24 godzin zakończy wojnę na Ukrainie, że ma dobre relacje z Władimirem Putinem, że dla niego to żaden problem. To wszystko jest przytaczane jako takie niepokojące przez różnych komentatorów i też polityków w Europie. Czy to rzeczywiście jest niepokojące? Ja po pierwsze chciałbym wyjaśnić, że prezydent Trump nie mówił o tym, że kraje sojuszu mają płacić pieniądze Ameryce, tylko że mają płacić na swoje wydatki obronne, na swoje wojska. Więc to trzeba wyjaśniać. Natomiast mnie się wydaje, że tu nie ma żadnych obaw, jeśli idzie o przyszłość sojuszu. Za czasów prezydenta Trumpa Ameryka nie wszczynała żadnych nowych operacji wojskowych i świat był stabilny, więc trzeba odróżniać słowa, które czasem są twarde, ostre i mają jakiś taki trochę prowokacyjny sens. Tak, od tego, co jakiś polityk robił. A w przypadku Trumpa to nie jest zupełnie nowy polityk. My możemy ocenić jego 4 lata. On wtedy traktował swoje zobowiązania poważnie i rzeczywiście potrafił pani kanclerz Merkel prezydentowi Macronowi i innym politykom powiedzieć: wy traktujecie nas, Amerykanów, jak frajerów, to znaczy sami nie wypełniacie zobowiązań, a od nas oczekujecie parasola bezpieczeństwa. No to on mówił otwarcie, że tak być nie może. Ale tutaj też jest bardzo ciekawe to pchanie się Donalda Tuska na pierwszy front tej pyskówki z Donaldem Trumpem. No to zdumiewa, no bo nikt w Europie się nie wychyla. Wszyscy widzą, tak, że Trump jest faworytem. Donald Tusk powiedział Republikanom to, czego nie wypadało Olafowi Scholzowi im powiedzieć? Myślę, że Donald Tusk, pisząc ten tweet, doskonale już wiedział, że jedzie w poniedziałek, czyli dzisiaj, do Paryża i do Berlina, i że będzie tam odbudowywał, jak mówi, trójkąt weimarski. Ale te nastroje, które są w Europie od 2-3 miesięcy, są historycznie antytrumpowskie. Właśnie dlatego, że może przyjść do władzy w Ameryce polityk, który zacznie na serio traktować zobowiązania i wymagać od wszystkich, żeby spełnili to, do czego się sami zobowiązali kilka lat temu. Więc tu jest taki historyczny lęk, że no, taki czas słodkiego życia na koszt Stanów Zjednoczonych może się skończyć w Europie. A co tu dużo mówić, Europa żyła jak pączek w maśle dzięki temu, że Ameryka brała na siebie prawie całe zobowiązania obronne. Posłuchajmy wypowiedzi senatora Lindseya Grahama, no to jest republikanin. Taka charakterystyczna wypowiedź. To the Prime Minister of Poland, I want to help Ukraine. I want to help make it stronger NATO, but my country is on fire. We've had 7 million people come across a broken border. How would you feel if 7 million people came in illegally into Poland? Would you have this attitude? We got to put Ukraine ahead of Poland? I am not going to put Ukraine, Israel, or anybody else ahead of America.
No trudno nie rozumieć tych republikanów, którzy mówią, granica płonie, jest otwarta, Biden jej nie broni, liberałowie szaleją. Przedstawił projekt przecież jakiejś ustawy w tym kierunku, ale on był daleko niesatysfakcjonujący. Więc oni mówią, okej, znaczy, bo to jest jakby, żeby być precyzyjnym, nie przeciwko Ukrainie, ale musimy pilnować naszego kraju i domagają się, no próbują wymusić na prezydencie Bidenie ochronę granicy. Tak, no niestety Ukraina, tak samo jak pomoc dla Izraela, stała się zakładnikiem pewnego sporu, który jest między partiami w Stanach Zjednoczonych. No i republikanie otwarcie mówią, że dla nich obrona granic Ameryki, czyli aż dokładnie granicy amerykańsko-meksykańskiej, jest nie mniej ważna, a może nawet ważniejsza niż dalekie operacje wojskowe. I oni domagają się od prezydenta Bidena tutaj środków i decyzji. Amerykańska obecna administracja demokratyczna, no z przyczyn ideologicznych nie chce tej granicy bronić twardo, a w tej chwili, no za kadencji, w ciągu 3 lat prezydenta Bidena do Stanów Zjednoczonych przyszło, no między 8 a 9 milionów nielegalnych migrantów. To tworzy ogromne problemy, nawet w tak dużym i bogatym kraju jak Ameryka. I społeczeństwo ma tego dosyć, po prostu. Ale też Donald Tusk spowodował, że pojawiły się wypowiedzi konserwatystów amerykańskich, którzy mówią, więziłeś swoich politycznych przeciwników, tak, zamykasz stacje telewizyjne, których nie lubisz. A nas pouczasz. Jesteś, doszedłeś do władzy na podstawie finansowanej przez Unii kolorowej rewolucji. Tak. No Tusk spowodował, że nagle ta prawda o rzeczywistości polskiej przebiła się. No to akurat jest pozytywny efekt tej polemiki, chociaż obawiam się, że my jako kraj na tej polemice tracimy, bo jesteśmy jako państwo utożsamiani niestety z tymi nierozważnymi słowami, jakie polski premier wypowiedział, a nikt ani z Francji, ani z Niemiec, ani z Włoch nie zaatakował republikanów, czy nie zaatakował Trumpa tak frontalnie. A jakie to może mieć dla Polski konsekwencje, jeżeli Donald Trump zostanie rzeczywiście prezydentem? No bo już mamy i tak taką sytuację, gdzie Niemcy są uprzywilejowanym partnerem. Przecież jest ryzyko, że tak pozostanie i tak, a my na tym stracimy. Myślę, że Donald Tusk powinien spojrzeć razem z oficerami sztabu generalnego na mapę i wtedy by się zorientował, że rozkład sił w Europie jest taki, iż Europa sama przed Rosją się nie obroni i potrzebuje parasola wsparcia amerykańskiego. Jednym słowem, stawianie na to, że nasze bezpieczeństwo będzie zależne czy wspierane wyłącznie przez Niemcy i Francję, no jest bardzo lekkomyślnym rozwiązaniem, ponieważ państwa europejskie nie mają takich sił wojskowych, żeby zatrzymać potęgę rosyjską. I Europa przez najbliższe lata jest skazana na wsparcie Stanów Zjednoczonych. Jeżeli ktoś mówi o tym, że trzeba odbudować czy zbudować siły europejskie, zbudować samodzielność europejską w dziedzinie militarnej, to jest to piękny program, ale to oznacza, że po pierwsze, wszystkie kraje europejskie muszą podnieść wydatki na zbrojenia do 4 albo nawet 5%, a co więcej, że potrzeba na to 20 lat. To się nie stanie z dnia na dzień. No widać na przykład, jak Niemcy nie radzą sobie z produkcją. Chcieliby nam opchnąć trochę sprzętu, ale... Mają pretensje, że zamawiamy w Korei, a sami nie są w stanie niczego dostarczyć. No nie są w stanie dostarczyć ani dla własnej armii, ani dla innych państw. Mało tego, nie są w stanie spełnić zobowiązań wobec Łotwy, które podjęli w ramach NATO. Nie są w stanie tam wysłać ani brygady, ani dywizji. Coś złego się z tym państwem niemieckim dzieje, bo wydawało się, że jak coś jednak mówią, to zazwyczaj realizują, a tutaj no już to już rutyna, że co innego mówią, co innego robią. No to tak, prawda. Ale to jest, mówiąc krótko, niemiecka wizja świata, która była od 30 lat obowiązująca, wedle której
no świat jest niezagrożony wojną i wobec tego można obcinać wydatki na zbrojenia. Prezydent Trump, jak urzędował, to wypominał kanclerz Merkel, że ty zarobiłaś na Stanach Zjednoczonych 400 miliardów, prawda? O tyle zmniejszyły Niemcy swoje wydatki w ciągu 25 lat. No chociaż właśnie, teraz koniec... chciałybyś móc robić tak dalej, niestety. Może Niemcy to lepiej, niech tej armii rzeczywiście nie budują, niech płacą. Może tutaj tak zaproponuję taki kompromis. Doktor Jan Parys był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy. Były minister obrony narodowej, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Wracamy po krótkiej przerwie.